12 dzień rysunkowego kalendarza adwentowego z muminkami. Dotarliśmy do półmetku, już mniej niż 2 tygodnie zostało do Wigilii. Dziś pić będę herbatkę o nazwie Oczywiście, że wiem. I jest to czarna herbata ze skórką i aromatem cytryny, czyli klasyk klasyków. Nawet spore są te zasuszone skórki. W czekoladowym kalendarzu wydaje mi się, że mamy choinkę. Na pewno jest mała mi w kartonie. I tak, jest iglak. Maszyna losująca w ruchu i dzisiejsze hasło to Buka w czapce Mikołaja i z workiem prezentów. Jak widać, mamy tu stęsknionych fanów Buki. Hasło zaproponowała Julcia 1209. Dziękuję za hasło. Przejdźmy do figurek. Pod dwunastką została umieszczona postać Totiki. Trzeba przyznać, że jest to jedna z większych i masywniejszych figurek. Bardzo ładnie wygląda. Mam nadzieję, że jak jest kolorowa Totiki, to i wylosuję dziś jakieś przybory w kolorze. Ale zapomniałam wylosować i najpierw otwieramy półmetkowe okienko w kalendarzu UNICEF-u. I mamy, że dostarczają oni szczepionki chroniące dzieci przed gruźnicą. I już jak to wiemy, możemy przejść do losowania przyborów. Będą to dzisiaj cienkopisy. No tak, bo czemu miałby być kolor? No nic, może jakiś niebieski, czerwony cienkopis znajdę. Przygotowuję przybory. Jak widać, cienkopisów mam całkiem sporo. Pewnie nawet wszystkich nie wykorzystam. Herbatka już jest. Choineczkę połykam, ruszam do rysowania przy akompaniamencie najpopularniejszego ostatnio patostreamu. Dodam tylko, że kartkę zmniejszyłam do formatu A5, żeby było szybciej i byłoby, gdyby nie obowiązki, które oderwały mnie od rysunku. Jak tylko wszystko załatwiłam, do rysowania powróciłam, dokończyłam całość, tak żeby jeszcze w nocy, mam nadzieję nie o północy, opowiedzieć Wam, co tam się w tej Dolinie Muminków wyprawia. A dzieje się, o dzieje! Totiki, wracając z nocnego wędkowania, zauważyła podejrzaną łunę światła w lesie i postanowiła sprawdzić, co tam się wyprawia. I natrafiła na widok niespotykany. Oto właśnie chłodem ziejąca buka, po strach małych i dużych, wcieliła się w rolę świętego Mikołaja i w czerwonej świątecznej czapeczce rozdawała prezenty malutkim hatifnatom. Okazało się, że nie taki zły jest ten święty Mikołaj i że oprócz opłacenia nadgodzin, w zamian za pomoc przy awaryjnym oświetleniu fabryki zabawek postanowił obdarować hatifnat dodatkowymi prezentami. A że jak wiemy z poprzednich odcinków ma teraz małe urwanie głowy, to zaproponował, żeby buka wyręczyła go w tym zadaniu, przepraszając wszystkich za swoją nieobecność. Ale to jeszcze nie koniec naszej historii. Pamiętacie zgorzkniałego hatifnata, który buntował się przeciwko pracy w fabryce? Otóż tego wieczora coś w nim pękło. Cała ta złość i żal, który nosił w swoim wątłym ciałku od momentu, kiedy stracił brata, przestała go już tak napędzać. Wzruszył go fakt i dał do myślenia, że nawet tak chłodna buka potrafiła wykrzesać trochę ciepła. A wszystkie wkoło hatifnaty dają mu znać, że nie jest sam, że jest cała ławica świetlistych współbraci, na których zawsze może liczyć. Może gorycz i złość, którą w sobie kumulował od jakiegoś czasu, w końcu minie, a on stanie się znów tym pięknym, świetlistym hatifnatem co kiedyś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.